Dobra, słuchajcie, to będzie ostatnia część o filmiku manty i głośniku, który nazywa się SPK 15 Go. Głośnik został naprawiony. Powiem wam, że naprawiłem ten wzmacniacz, który jest na tej płytce i zaraz wam wytłumaczę, co było nie tak z tym wzmacniaczem. Co się stało w ogóle, że ten głośnik właśnie nie działał? Dlaczego było zwarcie do głównej linii? Żeby wam to uzmysłowić, to powiem wam, pokażę wam obraz, który sobie rozkminiałem, ten wzmacniacz, bo nie ma żadnego datasheetu, także patrzcie się teraz. Jak widzicie tutaj, zrobiłem sobie taką rozpiskę, na ile mniej więcej mogłem. Mamy trzy pola agendy, w zasadzie cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest plus, który idzie od tej cewki, czyli zasilanie jakby tego całego wzmacniacza. I jak niektórzy wiedzą, co śledzą temat tej manty, zwarcie było właśnie na tej cewce. Dlaczego było zwarcie? Dlatego, że GND, te dwa GND, zwierały do tego plusa. I no, widzieliście, co się działo. Głośnik po prostu nie działał, tak? Przy wylutowanym układzie głośnik włącza się, wykrywa go Bluetooth i tak dalej, natomiast nie było dźwięku. Trzeba było zrobić coś takiego. Odgiąć te dwie nóżki GND, podgięciu ich do góry, tak żeby nie dotykały tutaj płytki. Wlutowałem cały wzmacniacz z powrotem. No i co się okazuje? Głośnik gra. No gra naprawdę i to zarąbiście gra na razie. Jest rozłożony, ale będzie jeszcze lepiej grał, jak go złożę. Także naprawa tego głośnika wiązała się, praktycznie mogłem uciąć te dwie nóżki, ale nie zrobiłem tego, tylko je odgiąłem do góry, tak? Jakbym miał solder maskę, to bym te pola tam pod spodem ładnie solder maską zabezpieczył, żeby one się tam nie styknęły, ale myślę, że jak będzie głośnik zamknięty, tam nie ma takiej możliwości, żeby te nóżki z powrotem gdzieś tam dotknęły tego pola, bo są dosyć mocno wygięte do góry. Także no taki tutaj widzicie, no taka naprawa, sam się sobie dziwię, że ja to do tego wszystkiego sam doszedłem, bo jestem amatorem, zaznaczam, Januszem, także miejcie to też na uwadze. No i co, no i teraz mam głośnik sparowany z telefonem, powiem wam, że śmiga wszystko fajnie, ładnie. Gdzie ja tutaj mam tą pensetę? Teraz dam głośniej troszeczkę. Plusem tutaj. Tylko niech poleci następna piosenka. Oczywiście z tego telefonu, co teraz nagrywam, leci właśnie YouTube, gdzie jest sparowany z tym głośnikiem. No i co? I się skończyło, tak? Kiedy chciałem wam pokazać muzę, poczekajcie, muszę sobie tutaj włączyć. No, teraz będzie Iron Maiden. Dobra. Dobra, lecę Ironii. Podgłasz. Zrobię głośniej. To nie jest na fulla. On już gra głośno. Przycisk M. To jest tryb mode. Teraz jest radio. Teraz Bluetooth mode. I chyba muszę w telefonie. Gdzie tu jest play? A co tu było? Tu było chyba Bluetooth. Nie pamiętam dokładnie, jakie tu są oznaczenia tego. Musiałbym wziąć sobie tą, co była tam naklejona. Zaraz będę go składał do tego. Aha, czyli mam tak. M, power, Bluetooth, plus i play pause. Czyli play pause jest tutaj. Muszę zerknąć na telefon, jak mam to ustawione. A, wyłączony. Dobra, teraz jest włączony.
A zaraz mi się sparuje. Czyli tym włączamy Bluetooth? Tak. Tym włączamy Bluetootha. Ciszej. Główny przycisk włączania. Mode plus play pause. Teraz zobaczymy sobie play pause, czy działa. Ten ostatni. Okej, okay. Niby pauza powinna być. Działa. Super. Ciszę trochę. Okej, okay. Nie no super, działa głośniej. Kurde, jeszcze wam pokażę specjalnie pod mikroskopem, jak to wygląda ten układ, wzmacniacz. Także poczekajcie chwileczkę. Ja zrobię pauzę i włożę tą płytkę pod mikroskop, żeby wam pokazać, jak to jest w ogóle zrobione. Jak ktoś będzie miał taki problem z takim głośnikiem, zawsze może sobie wypróbować moje metody, jeżeli to będzie zwarcie takie same. Dobra, słuchajcie. Ta płytka jest teraz pod mikroskopem. Głośnik sobie gra, ja wam pokazuję. Widzicie tutaj? Druga nóżka jest odlutowana do góry. Trzecia, czwarta, piąta. I piąta też. I dzięki temu nie ma tego zwarcia, które idzie na drugą nóżkę do tej cewki tutaj. 6R8. Głośnik działa. Mam nadzieję, że jeszcze będzie działał długo i nie dojdzie do jakiegoś znowu zwarcia, także Misza, jeżeli to będziesz oglądał, nie podłączaj go pod PS4 już, proszę cię. Okej, okay, to taki żarcik sytuacyjny. Dobra, składam go. Teraz trzeba będzie go fajnie złożyć. Myślę, że też będzie trochę zabawy ze złożeniem, bo to trzeba będzie pokleić membrany. No i te całe ubranko na niego założyć, nie? Czyli kończę ostatni filmik na temat manty. Udana naprawa, głośnik działa. Trzymajcie się.